Idiomy, część dziesiąta. Ani w ząb, ani w ząb, ani w ząb. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że ta osoba nic nie umie. To znaczy, że ta osoba nic nie umie. Przykład. Miałam nadzieję, że nauczę się chińskiego, ale jak dotąd ani w ząb nie umiem. Miałam nadzieję, że nauczę się chińskiego, ale jak dotąd ani w ząb nie umiem. Ani widu, ani słychu, ani widu, ani słychu. Co to znaczy? Co to znaczy? Nic nie wiadomo o kimś, o czymś, brak jakichkolwiek informacji. Nic nie wiadomo o kimś, o czymś. Brak jakichkolwiek informacji. Przykład. Umówiłam się z Tomaszem, ale jego ani widu, ani słychu. Umówiłam się z Tomaszem, ale jego ani widu, ani słychu. Umówiłam się z Tomaszem, ale jego ani widu, ani słychu. Ani ziębi, ani parzy. Ani ziębi, ani parzy. Co to znaczy? Coś jest komuś obojętne. Coś jest komuś obojętne. Coś jest komuś obojętne. Przykład. Mnie to ani ziębi, ani parzy. Mnie to ani ziębi, ani parzy. Ani żywego ducha. Ani żywego ducha. Co to znaczy?
W jakimś miejscu nikogo nie ma. W jakimś miejscu nikogo nie ma. Przykład. Tutaj nie ma ani żywego ducha. Tutaj nie ma ani żywego ducha. Artystyczny nieład. Artystyczny nieład. Co to znaczy? Bałagan. Bałagan. Przykład. Widzę, że u ciebie w pokoju jest artystyczny nieład. Widzę, że u ciebie w pokoju jest artystyczny nieład. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.